Gdy za oknem ciepłe słońce, wokół słychać ptasie trele, znak, że już wakacje blisko, przygód czeka na nas wiele. Przed wyprawą do plecaka kilka rzeczy trzeba włożyć, coś do picia i jedzenia, ekwipunek trzeba złożyć. Krótkę czapkę, parasolkę, guzik, sznurek i kalosze, kilka plastrów i telefon, 10 zł, 4 grosze. Wreszcie trzasnąć przed globusem, palcem wskazać cel podróży, ale chwila, coś tu leży, papier z X-em całkiem dużym. Czyżby mapa skarbów może, tajemnice trzeba zbadać, a pod spodem leży bilet, pora ruszać, szkoda gadać. Na lotnisku już on czeka, wielki, biały, ze skrzydłami, na każdym są silniki, co podarował go wraz z nami. I chmurą w górę zleci, wymijają klucze ptaków, skacząc między obłokami pośród tych błękitnych szlaków. Szare wstęgi dymu snuje, co z refirem się rozwieją, a na nadzieję czas lądować już się dwaj piloci śmieją, bo się wszystko tak udało, już się schody wysuwają i bagaże wynoszone już do ludzi je wydają. Z dala słychać już szum rzeki, w bystrym nurcie ryb bez liku. Jakie słony z mega wąsem, w wodzie zimnej aż do szpiku. Chwieją się z wiatrem szuwary, pałki wodne jak zwiadowcy, co wędkarzy podglądają, jak też łowią zawodowcy. Droga prosta, iść wzdłuż rzeki, zgubić przecież się nie sposób. Spędzać dzionek tą metodą może wszak niewiele osób. Tak godzina za godziną na wędrowce upływają, aż tu nagle wielki zalew, tutaj bobry tam mają. Pracowite te stworzenia nic o skarbie nie powiedzą. Pora sprawić, co w półmroku kryje się pod tą zamietą. W tej ciemności stoi wzgórze, a na nim zamczysko stare. Grube mury, wielkie baszty, wszystko jak spowite czarem. Co w uśpieniu zamek trzyma i więzione w środku duchy. Co z pewnością straszą gości, trzeba więc zagęszczać ruchy. Zgodnie z mapą poprzez salę, chociaż słychać brzdęk łańcuchów. Lecz nie boi się nikt wcale, wszak przygody są dla zubów. W zimnych lochach, w pajęczynach stały wielkie, ciężkie wrota. A za nimi na posadce stała skrzynia szczera złota. A w jej środku same dziwy. Dóbr wszelaki, hałdy całe i choć różnorodne wielce, to wszystkie równie wspaniałe. iPhone 319, piękne i puszyste koty, są diamenty i szmaragdy, ciężki kotek, chyba złoty. I pieniędzy kwadryliony. Pies, komputer, bransolety i wisiorki, emeraldy, tyle skarbów, jej kurety. Willa wielka, niesłychanie, co podwórko ma potężne i kryształy przecudowne, takie mają tylko księżne. Rękawica jest Thanosa i PlayStation numer 5 oraz setki innych rzeczy, na co tylko macie chęć. Jednak to, co najważniejsze, rzecz w przypadku tym fikcyjna, którą przeżyć każdy może, to przygoda wakacyjna. Takiej właśnie wam życzymy, pełnej śmiechu i zabawy oraz oby z teatrzyku filmik wyszedł całkiem plawy.